Siemaneczko, z tej strony Bandy i witam was w kolejnym odcinku z gry World of Tanks, a w dzisiejszym odcinku zaprezentuję wam 53 TP. Jest to oczywiście czoł, który prowadzi do 50 TP na przykład zwykłego oraz do 50 TP Lewandowskiego. 50 TP było już na moim kanale, więc serdecznie, jeśli ktoś chce zobaczyć, zapraszam na odcinek do niego. No i oczywiście 50 TP też można byłoby powiedzieć, że był na moim kanale, ponieważ też jest odcinek, więc w prawym górnym rogu macie kartę oczywiście do 50 TP, starego modelu oczywiście, bo to jest nowa, odświeżona wersja, więc jeśli ktoś robi teraz Polusa, to możecie oglądać te odcinki, będzie mi bardzo miło, możecie zostawiać łapki, a jeśli o łapki chodzi, to wbiliście pod ostatnim odcinkiem z 50 TP, bardzo dużo łapek, ja prosiłem o 44, a wbiliście ich aż 60, więc dlatego się pojawia odcinek, a jeśli chcecie na przykład częściej odcinki, to będzie mi bardzo miło, jeśli wbijecie pod tym odcinkiem aż 10 około subów, bo tyle mi brakuje do 2100, będzie mi bardzo miło, jeśli uda wam się to wbić, nowe osoby oczywiście do subskrypcji zapraszam, a jeśli ktoś już ma subskrypcję, to możecie udostępniać szerszemu gromunu, będzie mi bardzo miło. Jeśli chodzi o same omawianie tego czołgu, był już o nim odcinek, dlatego sobie przejdziemy w skrócie. Jeśli chodzi o, mam, można powiedzieć, nowe moduły, mam zestaw poprawiający mobilność w wersji trzeciej. On jest bardzo fajny, bo mamy stabilizację połączoną z turbo, więc to jest naprawdę świetne. Tyle to wydosyłacz. Tutaj, żeby oczywiście DPM był na fajnym poziomie, wtedy przeładowujemy tutaj 9,5 sekundy oraz ulepszone kółko. Czerwone oczywiście przypominam, bo zwykle nie daje aż tyle bonusów, a czerwone macie zawsze w przepustce do zdobycia, więc każdemu polecam czerwone tutaj włożyć, wtedy macie naprawdę spoko celność. 0,30 celności w moim wypadku w tej sytuacji. I oczywiście polowe na maksa zrobione, ale to już będziecie widzieli w bitwie, jak wyglądają moje polowe. No i jeśli chodzi o mówienie jeszcze czołgu, tutaj mam oczywiście 5-parkową załogę, więc chyba jest picuś glancuś, więc wszystko jest git. I jeśli oczywiście podobał wam się odcinek, to możecie zawsze zostawić łapkę, a nowe osoby po zakończeniu odcinku sami stwierdzicie, czy się podobał odcinek, więc wtedy zapraszam was do subskrypcji tego kanału. A my będziemy sobie przechodzić do bitewki, więc ruszamy w pierwszą bitwę. Jeśli chodzi o pierwszą bitwę, rzuciła nam lodowiec, kurde, na szóstki. Dawno nie grałem na takich niskich tierach, bo sobie gram dużo natarcia, więc jeśli chodzi o omówienie czołgu, jemy po 420, lodowiec, fajnie. 245 penetracji mam na goldzie, tutaj głównie gram na goldzie, bo po prostu mała różnica jest pomiędzy jednymi pociskami a drugimi, a po prostu lepszą jest skuteczność twierdzy i po prostu milej się wtedy gra. Mamy przeładowanie 9,5 sekundy, minus 8 opuszczania, 2,5 sekundy celowania, 0,30 celności w tym wypadku, jeśli dacie wentylację, powinniście mieć 0,31 albo około 0,32, ale 0,31 jeśli dacie wentylację, oczywiście na dyrektywę, wtedy jest naprawdę spoko. Wasze STP mu wam wchodzi, więc jest naprawdę świetnie według mnie. Stabilizacja jest dobra, jak na ten czołg twierdzę, nie ma tragedii, więc można dawać w ruchu, ale polecam i tak skopiać do końca. 1500 życia, wydaje mi się, że to jest dobry poziom i wystarczający. I jeśli chodzi oczywiście o pancerz, tutaj bym tylko sugerował, że pancerz jest na wieży. Jeśli oczywiście chcecie kontować, to po prostu przygotujcie się na to, że będziecie przeważnie dziurawieni. Ja tu widzę, że chyba sam jadę, więc zobaczymy jeszcze na light. Okej, wjeżdżałem na Hillana, będą pewnie wjeżdżać, więc sobie weźmiemy kogoś może do plutonu. Weźmy sobie jakąś artę, tu pyk, pyk, pyk i tu na przykład, zobaczymy. A może jeszcze jakieś TD-ki, bo tam z kampiczku widzę, KW2 jeszcze kampiczku, okej. Dobra, dojedźmy sobie tu i przestrzelmy po prostu najważniejsze według mnie cele. Waga tego czołgu to 57 ton, więc jest spoko, maksymalna prędkość 45, więc według mnie to jest zarąbiste, 15 mocna tona, więc naprawdę jest spoko. No i takie gorsze już aspekty, według mnie maskowanie nie ma po prostu i zasięg widzenia to jest taki średni, bo 429 metrów. I możemy teraz przechodzić powiedzmy do bitewki, mam nadzieję, że jakiś rywal tu przyjedzie. Pomogę ci, tylko cofnij się delikatnie, bo ja tu jestem wcelowany i czekam na jakiegoś gagatka. Nie wiem, czy jest sens podjeżdżania. Okej, tutaj nasz AMX-12 wjechał na Hilla, ale nie wiem, czy poza tym coś jeszcze osiągnął. Pewnie nie. Dobrze, tu będziemy mieli ISA 6 prawdopodobnie i ISA zwykłego. Zobaczymy zaraz. Tu nic nie ma, okej. No nie mogą być cofnięcie w ogóle, albo grać mida i dalej nie mieć spota. Tego nikt nie wie, co oni robią. No tu nie ma, bo nam AMX by wyspotował, ale tu już możemy spróbować. No i pokażę wam najważniejszy aspekt według mnie. Zanim jeszcze w ogóle to zrobimy, to widzę Tiger K1, który sobie będzie kontował. Ja nie wiem, co tam się dzieje, ale... Okej, skupmy do końca i pestka za 408, bardzo ładna. Dobra, teraz możemy pod... O, widzę AMX-a. Skupmy do końca. I ładnie, kolejny IMX wjeżdża, ale go nie pchajmy, ja. Dobra, tu zabity. Okej, on wie, że ja przeładowuję. Znaczy wiedział, że przeładowuję jeszcze, a w tym momencie, kiedy już nie miałem przeładowania, to już wiedział, że trzeba wychylić. Dobrze, Tiger 1 mam nadzieję, że uda mi się go zabić, ale widzę, że dostaje bardzo duże bęcki, szczerze. Okej,
Ładnie, udało mi się 315. Troszeczkę tu jesteśmy blokowani, nie zaprzeczę, ale ciekawe mnie jest szósty. W jakim miejscu, w którym miejscu tak naprawdę może być i się znajdować? To mnie ciekawi. Okej, okay, Arta strzelająca z pepeków albo z goldowej amunicji. Okej, okay, list tu wjechał. On mógł w ogóle na tego heala wjechać, to jest niesamowite, że oni tu sobie prawie wszyscy wjechali na tego heala. Dobra, szybciej przeładowuję. Mam nadzieję, że on nie zjedzie tym CS-em. Nie zjechał, okej. Okay. Dobra, jest, ładnie, ładna pesteczka. Dobra, jedziemy do wraka. Żeby się przykleić i postarać się coś zrobić. Okej, okay, nie oddaliśmy pestki, trochę źle z jednej strony. Ale dobra, schowam się chociaż tyle. Tak się kontuje, powiem wam, że to jest niesamowite tym CS-kiem, ale to dobrze, że się tak kontuje, bo ja mam troszeczkę free playa. Bardzo ładnie. I będę mógł ich tutaj troszeczkę pomordować. I taka penetracja, jaką mam na ten czołgu, pozwoli mi przebić jarzmo. Albo tu? Nie, nie przebiłem, ciekawe. Można powiedzieć, że pokazywało na zielono wręcz. Mogę dawać pewniejsze peski, szczerze. Okej, okay, on nam celuje w jakieś dziwne weak pointy, nie wiem co. Pewna? Aha. Och, Hummel się odbił z PPK chyba, tak? Mam zrozumieć. Bardzo ładna peska. Znowu on jedzie na tego heala. Pewnie mu dam tu, jeśli wyskoczy. O, Hummel się ode mnie odbił, ciekawe, a tyłem stoję, raczej tyłem wieżę mam w zasadzie do niego. Dobra, trzeba coś robić w bitewce, bo oni tutaj nam zajmują. Jeszcze suka niby nie miała spota, ale to się zaraz dowiemy. Ja bym to szczerze puszował z tego też powodu, ale teraz właśnie problemem będzie tutaj ten czołg. Stoi tu, stoi tu. Stoi za tym, ale nie wiem czy go spotna akurat. Może go zabijemy? Nie wiem, zobaczymy, jeśli tam stoi jak głąb. To wiem, może nam się uda go zabić, ale tego nie wynika. Dlatego sobie podjedziemy na spokojnie tego Hellcata, gdzie jest ten Hellcat. A, to jest Iker V. Czyli jednak tutaj był nie ten czołg, co myślałem. Oj. Dobra, wcelujmy się. Free damage. Kurde, bardzo dobrą bitwę gram. Ja bym się cofnął i na mida. Na mida bym pojechał. I może KW2 bym stamtąd złapał? Zobaczymy zaraz. Okej, okay, czyli złapaliśmy. On gra chyba na lornetce. Ten gościu tutaj. Musi grać na lornetce, bo to jest niesamowite, że chłop może mnie tutaj spotować. A że ja go jeszcze nie zabiłem, to jest ciekawe. Teraz bardziej do lewej strzelę. Bo jeszcze mam niby... Dobra, ostatni blind, bo później mi zabraknie pocisków. No dobra, ostatni blind się udał, to jest najważniejsze. No i teraz trzeba... No właśnie, bo Sue jeszcze nie miało spota w zasadzie. No dobra, ostatni rywal taki najgroźniejszy, zabity w zasadzie. KW2 teraz trzeba byłoby ogarnąć. Jak KW2 ogarniemy, to raczej jest wygrana. Kurde, dzisiaj taka dobra bitwa pierwsza wychodzi. To jeszcze jedną zagramy bitwę i powinien wam się odcinek chyba przyjąć. Mam nadzieję, że kurde, nie za dużo zrobię tutaj, bo jest tu pull do zrobienia w ogóle w tej bitwie. Więc jak się udał zrobić pulla, udział jeszcze na koncie, chyba nie wiem, zabije mnie.
Okej, okay, lornetka jest grana, rozumiem. Nie sądziłem, że chłop będzie na lornetce stał, ale okej, okay, okej. Okay. Dużo życia to mi nie zostało, szczerze, nie? Teraz muszę save grać strasznie. No ja też tutaj tędy, a tu może K2 stać. Mamy dwa hechełki specjalnie na sukę na przykład. Aj, nie przebiłem ją HE-kiem, ojoj. No i nic jest pula, szczerze. Tak naprawdę zostały nam dwie arty. A mógłbym powiedzieć, że wręcz jedna, bo teraz typek sobie tę zabije. No, tą sobie zabija. A nam zostaje jakaś ostatnia na ochłapach pewnie. Ale może się uda ją zabić. Może 8 fragów, a nie 10. Pumel raczej jest na strzała, więc... Okej, okay, 335 jest dobrze. No on pewnie już tam gdzieś uciekł, to jest racja. Ale fajnie byłoby, gdybym ja na nią trafił na przykład. Kurde, top damage zrobię w ogóle prawdopodobnie. Jeśli całego IKRV zdjąłem i jeszcze uda mi się zabić K2 choćby, no jeśli zabiję, nie? Kurde, teraz pytanie, czy się uda. Chyba nie, bo sujedzie. K2 nie uda mi się chyba zabić. No niestety, nie udało mi się. Więc przepraszam widzowie, zamiast zrobić 10 fragów, udało mi się tylko 7. Więc będzie medal za 6 fragów, a za 8 jest. Nie udało mi się. Bardzo dobra bitwa, jako pierwsza w ogóle, nie? Od razu z bomby, nie? Pierwsza bitwa. Mamy od Ciula w ogóle medali. Mamy 6000 damage'a. Wow. No tutaj to zrobiłem ładny wynik, ładny, ładny. No to by była taka pierwsza bitewka. Zarobki zarobkami, ale to już mniejsza. Najważniejsze, że bardzo ładna bitwa nam wyszła, więc tak możecie zauważyć, że tak się można grać 53 TP. No i będziemy przechodzili do drugiej bitewki. Mam nadzieję, że będzie w poko. Okej, okay, mamy drugą bitwę na szóstki znowu. Czy wy to widzicie? Druga bitwa na szóstki. Jeśli tak będzie rzucało dzisiaj, to ja nie wiem, to ja wam nic nie pokażę, jak to wygląda na dychach te losowania. No dobrze, mamy ósemki z szóstkami, więc mam nadzieję, że trzeciej bitewce, bo trzecią też zagramy specjalnie dla was. Specjalnie dla was też zrobię trzecią bitewkę. Mam nadzieję, że w trzeciej bitewce rzuci chociaż na same ósemki, albo chociaż pokaże mi dziewiątki dyszki, żeby wam pokazać, że też daję czołg ten na dziewiątkę dyszkach. Ja na tym czołgu tak naprawdę, jeśli ktoś śledzi mój kanał, to wiecie, że wbiłem 100% na tym czołgu. Trzy marki easy, miałem fajne średnie według mnie. No jeden z lepszych wyników z tego co widziałem w tym miesiącu, no ja to nagrywam w styczniu. A ja to robiłem, ten czołg markowałem w grudniu w zasadzie, pod koniec grudnia. Przed Sylwestrem w zasadzie go zmarkowałem chyba, ale Sylwestra? Tego wam nie powiem, bo już nie pamiętam screenu, więc ogólnie gdzieś około Sylwestra zmarkowałem ten czołg na 3 i 100, więc fajnie było. Bardzo przyjemny czołg, bardzo fajny damage w nim farmi, to jest na pewno jedna z zalet. No i tutaj widzę, że Light żaden nie chciał do nas podjechać, no okej. Okay. Będziemy tu mieli mało ósemek w ogóle. Prawdopodobnie typ 57 też może być u nas. Na pewno mamy Hori, a czy Chiri. Okej, okay, możemy tutaj się skraba walić, ale odwróconego nie zrobimy. Z tego gdyż powodu nie jesteśmy w stanie zrobić odwróconego. Kardek będziemy pokazywali, więc nie ma sensu. Okej, okay, odbił się, no ale kaliber, tak? No to... Dobra, ładnie. I gąska, okej. Okay. Ale my mamy zaraz pestkę, więc na spokojnie. On tak pokazał ten boczek, powiem wam, że aż miło się strzelało. Ale wygrana raczej będzie bitwa na spokojnie. Aha, fajnie, że miał bicie na garnek. Aj, nie udało mi się trafić niestety. Dobra, udało nam się zabić. I ten gościu tutaj może zaraz mieć kłopoty. A jednak nie. Okej, okay, poradził sobie na spokojnie. Pytanie, gdzie będzie Skorpion? Ładna pesta. Jeśli Skorpion skampi, no to będzie krótki szpil. Tak naprawdę tędy nie pojedziemy. Ja jeszcze i tak tutaj podjadę pod górę, żeby oczywiście dać pestki w mida, bo tutaj jest oczywiście bardzo ładne bicie i można takie pestki właśnie oddać w tego mida. Zobaczymy, jeszcze są trzy tedeki niewyspotowane. Zastanawiam się, jak to podjechać, powiem wam. Okej, okay, tu gościu coś podjeżdża i jest typek. Bardzo ładnie. I bardzo ładnie też od nas dostał. Jak widzicie, celny dział jest oczywiście po skupieniu. Patrzcie na to, że też czasami mogą mi w takiej odległości nie wchodzić peski. To jest oczywiście 500 metrów. Kurde, jeśli to by przeszło na drugą stronę, byłaby szansa, żebym go trafił.
Dobra, tutaj podjadę w te miejsce, żeby wjechać w te budynki i zobaczymy, co będzie dalej. Okej, okay, dostałem spota. Pewnie mnie ten typek wyspotował, by mnie to ani troszkę nie zdziwiło. Okej, okay. Nasz ranger tu stoi. Sam byłem w szoku, powiem wam. Dobra. Nie musimy akurat wchodzić w snajperski czasami w takim na pewno wypadku, kiedy gra chce nas po prostu wprost oszukiwać. Okej. Okay. I on nas bezpotowali. To jest szpadła? Chyba tak. Szpadułka tutaj, mam nadzieję, że może wyspotować, nie mówię, że nie. Okej, okay, nie mój spot, tylko szpatułki. No tak naprawdę wszystko mam wyspotowane oprócz Arty. No tutaj CS-a sobie przy okazji zaraz łapiemy, a głównie jadę po Artę w tym momencie. Ale i tak bym miał skierowaną wieżę w prawo, ponieważ CS raczej będzie tyłem wtedy. Okej, okay, już mam spota. Wiem, gdzie jest Arta. Zobaczymy, czy coś cofło. Bo z tego, co widzę, medy po prostu... Okej, okay. Skorpion chyba gra na lornetce, albo coś tu innego mnie spotuje. Na pewno Arta jest przede mną, to jest rzecz pewna. I raczej damy peskę w ruchu. No, na ogłuszeniu, ale niech będzie. Dobrze, będziemy mieli CS-ka zaraz, bokiem prawdopodobnie. VZ-tę, która jest tak naprawdę na zamku i fajnego crossa trzyma. Nie wiem, skracam szczerze, zobaczymy, jak będzie. Najwyżej mnie wykiwa i będzie po lewej stronie, powiem wam. No, jak ten czołg rzuci na szóstki, to jest naprawdę masakrator ogólnie, powiem wam, nie? Załaduję se HE-czki. Ale dostał pęcki. Że ta VZ-ka chce dalej tam pikować, to jest niesamowite. Oj, chyba zginie, bo burasek po nią wjeżdża zaraz. Okej, okay, chce od przodu wjechać chyba. Nie ma ogłuszenia, więc uważaj. Nie wiem, po ile on dokładnie bije. A, on tak był piknięty, że go zabili. A, bo on się tu kontował. Skurczybyk. No powiem wam, druga bitewka, kolejna mega. 5000 łączonego w zasadzie. Kurde, dobre bitwy rzuca, naprawdę dobre bitwy. Więc, no tak ogólnie, jeśli rzuci mnie w kolejnej bitwie na 8-9 dyszki, wtedy będę wam w stanie był pokazać, jak ten czołg radzi sobie na wyższych tierach, bo na szóstkach. No to po prostu przejeżdżacie się po przeciwniku. To tyle mogę powiedzieć. W efekt końcowej bitwy zresztą też widzicie, więc naprawdę jest. Bardzo średnio, jeśli chodzi o randomy, a czołg to jest wyśmienite, się zresztą widzicie sami. I ostatnie polowe wbite, kurde, ja już mu prawie cały czołg wyekspiłem, masakra. Dobra, to mu tu trzeba zamknąć, tom, żeby się szkoliła załoga. Okej, okay, rzuciło nam Karelię i rzuciło nam, tak jak mówiłem, nadyszki. Okej, okay, zobaczymy, jak z tym czołgiem będzie tutaj wyglądała bitewka. No, rzuciło nas po takiej stronie, że tutaj bardziej dziewiątki, dziesiątkami raczej możemy walczyć, z takim aimixem, na przykład dziesiątką możemy walczyć, więc zobaczmy. Więc dobrze, pojedziemy sobie na Alina ogólnie, zobaczymy, kogo tam też trafimy. Mam nadzieję, że ze mną ktoś pojedzie, bo tak średnio byłoby samemu jechać. Najwyżej może ktoś mnie może zasekurować, nie? Ja będę zadowolony, jeśli ktoś mi pomoże. Na razie tu jadę sam? Nie, no Face jedzie z nami. Dwa Face'y, Escon i Obiekt 777, więc jakieś wsparcie będę mieć. Raczej tam będę pierwszy. Jestem ciekaw, co Batchat zagra. Ja tam od razu w pierwsze tempo nie wierzę, bo mogę się założyć, że Batchat na przykład tam może już na mnie czekać, tylko będzie chciał, żebym podjechał na takiego A1 do kamienia. No to wtedy będę mieć przesranę. No chyba, że Batchat w tej bitwie będzie chciał spotować, bo w zasadzie nie mamy żadnego lighta i to może wyjść mu na dobre. Ja tylko, o, przeciwnik nie ma w ogóle heala i to już mnie ciekawi, powiem wam. Gwardzista. Ale daliśmy mu pestkę, ładna pestunia. Ale dobrze, że się odbił, szczerze, no. Pestka z Afryko, odbite fartownie według mnie, bo nie odbiliśmy tak naprawdę na skill ani nic. Po prostu farcik bym powiedział, jeśli chodzi o odbicie w tej bitwie. Tu będziemy mieli raczej IMX-a i obiekta. No i mamy pierwszego delikwenta. Nazywa się IMX. Oj, nie przebiliśmy, ale okej. Okay. Ale mamy tutaj oczywiście rywali, którymi będziemy walczyli, mam nadzieję. Aj, znowu uszkodzenie krytyczne. Szkoda, że to nie weszło. Szkoda, no, naprawdę. Ale się tam ktoś rozlał. Strasznie, strasznie. Troszeczkę mi nie wchodzą peski. Trzeba w tego ST1 dać, szczerze. Dobra, skończone, 10. Aj, leci to w górną. No, w dolną też go nie przebiłem, ciekawe. Mogę zawsze coś przyjąć, to jest to.
Dobra, jest. Jeszcze AMX tutaj jechał. Ale tu jest lipa straszna. Otóż nie. Dobra, place, tutaj gramy mocne. O Jezus, ale amepka. Dobra, jest dobrze, jest dobrze. Okej, okej. Musimy go i tak objechać, więc tu trzeba dawać mu peski. Ale pięknie, kończymy. Ale tu place... Nie! Gdzie to poleciało? A, tu mam na poręczowo. A, ale tu moje place to jeszcze lepsze, powiem wam. Jezus, pewna pestka wręcz w bok, nie? I zmisowane. Ajej, bot ze mnie trochę. Wybaczcie, widzowie, ale kurde, to była według mnie pewna pestka, no. Dobra, gwardzista raczej rozleje. Tutaj Eskoniowi trzeba powiedzieć, że naprawdę dobrze zagrał. Naprawdę dobrze zagrał, to jest racja. I street tam jest podobno, okej. Okay. Mi się wydaje, że gdzie indziej będzie, ale okej. Okay. Kurde, dał mu. Szkoda. A Apache to był na dobrych modułach, z tego co widzę. Aj, nie weszło. Nie, jak do końca nie skupicie, widzowie, to ten czołg ma średnią celność, od razu wam mówię. Trzeba do końca skupiać. I tu powiem wam, tu będzie pestka życia, jeśli wejdzie. Nie, nie poleciało. Myślałem, że końcówkę bitwy lepszą uda mi się zagrać, ale chociaż chłop zrobił tutaj fraga tą WZ-ką i mamy braterstwo broni, dobrze pamiętam? Trzy fragi chyba tak. I 3500 około łączonego. Powiedzmy taka, może być bitwa, nie narzekam. No i tak, ale dobre playsy tam zagraliśmy, bo udało nam się wygrać w zasadzie w czwórkę na 6-7. To były naprawdę dobre playsy, wydaje mi się. Więc tutaj chłopowi dziękujemy za pluton. I mamy braterstwo broni, pierwszą klasę. Bardzo przyjemny wynik, jeśli chodzi o nadwyżki. No, widzieliście, troszeczkę penetracji brakuje, to jest akurat trochę aspekt, jeśli chodzi o ósemkę, trochę tej penetracji brakuje. Nie jest to oczywiście typowe 260 penetracji około naszego ciężkich na goldzie, więc tutaj oczywiście mamy troszeczkę mniej, ale też dobrze. Tutaj OSK bardzo ładna bitwa, 5500, więc zasłużone te 5500. Jeśli chodzi o czołg, tak jak mówiłem, działo. Pancerz, który jest znikomy, ale o dziwo tej bitwie trochę odbiliśmy, więc bym powiedział, że może być jak na ten poziom czołgu, ale oczywiście nie liczcie na niego, bo on dużo nie odbija, od razu mówię. No i działo, które jest naprawdę przyjemne i możecie się grać na tym takim setupie, jak ja mam. Albo oczywiście założyć tutaj jakąś stabilizację, żeby lepiej schodziło. No, celność widzieliście, musicie i tak skupić do końca. Jeśli o odcinek chodzi, to mam nadzieję, że się spodobał. Mam nadzieję, że zostawicie łapkę za pokazanie fajnego czołgu i to jeszcze polskiego. I mam nadzieję, że uda nam się wbić 2100 subskrypcji, więc pamiętajcie, że można jeszcze zasubskrybować kanał. Nowe osoby zachęcam, a stare, jeśli są tu jakieś wiadacze, to polecam udostępnić. Ja dziękuję serdecznie za odcinek, mam nadzieję, że się spodobał i trzymajcie się do następnych odcinków. Na razie, cześć, bye! This I break you fully coolly, metal poking out of skull. I've been twitching, ripping stitches, ain't gon' make y'all comfortable. By this way, down my nickels, no shit. Never been with this last one, family line with sick, gon' sip on marrow, I'll shall let's say. Bitch, I've been stepping out, ain't dressing, pouring, ain't